Ja się obawiam, panie redaktor, jednego, że jeśli opozycja wygra, na przykład będziemy mieć 231 głosów, tak może być, mam nadzieję, że będzie 240, ale może być 231 i ta cała koalicja opozycyjna dzisiaj będzie wisiała na jednym głosu, na jednym włosku, na jednym głosie i przyjdzie do głosowania w sprawach ważnych dla milionów Polek i Polaków, na przykład w sprawie praw kobiet, na przykład w sprawie świeckiego państwa, na przykład w sprawach, w których wychodziliśmy przez ostatnie 8 lat na ulicę i głośno protestowaliśmy i zabraknie tego głosu Giertychowskiego, bo on ma swoje poglądy, bo jest konserwatywny. No, ale Tusk powiedział bardzo wyraźnie, czeka na deklarację Giertycha w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego. A widziała pani jego ostatnią wypowiedź kilka dni temu, kiedy powiedział tak, Tusk mówi o aborcji, bo chce zakopać pod ziemię lewicę, a potem zobaczymy i tak tego nie uchwalimy. To powiedział kilka dni temu, więc jak ja mam wierzyć? Państwa gościem Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, według ostatniego sondażu o kilka procentowych punktów więcej Polaków wierzy w to, że uda się stworzyć koalicyjny rząd opozycyjny niż ten koalicyjny, który ewentualnie musiałby konstruować PiS. Czy to jest dobry prognostyk na następne miesiące, pana zdaniem? Bo nie pytam tylko o to, co do wyborów, ale także po wyborach. Czy raczej niedobry? Bo jednak przy tym, co się dzieje, to te 3 punkty procentowe różnicy to jest bardzo niedużo. Nie, to jest bardzo dobry sygnał i to jest też taki mocny znak od społeczeństwa, od wyborców, że wyborcy oczekują po pierwsze współpracy demokratycznej opozycji, a po drugie chcą, żeby wreszcie rządy Prawa i Sprawiedliwości odeszły w niepamięć. I to jest też takie duże zobowiązanie. Ale muszę przyznać, że to też dodaje skrzydeł, bo jeśli się stoi na ulicy, tak jak teraz wszystkie partie stoją na ulicach, zbierają podpisy od wyborców. Niektóre partie nawet in blanco te podpisy zbierają. No właśnie, niektórzy się podpisują nie wiadomo pod czym, kupują kota w worku, tak jak w przypadku Prawa i Sprawiedliwości, ale ja mam doświadczenie bezpośrednie z ulicy i ludzie nam mówią, podpisujemy wam, podpisujemy Hołowni, podpisujemy Platformie po to, żebyście zmienili ten kraj, po to, żebyście się dogadali. I dla mnie to jest chyba taka bezcenna lekcja tego, że oczywiście polityka polityką, jakieś tam kopanie się po kostkach, to jest naturalne, dlatego że każdy walczy o swoje i każdy chce po prostu chwalić swój ogonek, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby pokazać Polakom i to robimy i to się udaje i to przynosi konkretne rezultaty, że absolutnie jesteśmy gotowi na współrządzenie. Udał nam się pakt senacki, bardzo dobrze nam się, no prawie bardzo dobrze udał nam się pakt senacki. No prawie robi wielką różnicę, to prawda, panie pośle. Rozumiem, że przejdziemy za chwilę do tego tematu. Tak, ja tutaj szukam papierów. Natomiast my jako Lewica apelujemy o jedno. Dzisiaj po tym pakcie senackim przyszedł czas na to, żeby wszyscy liderzy, liderki opozycji demokratycznej stanęli na jednej scenie i powiedzieli tak, współpracujemy i dzień po wyborach siadamy do stołu i konstruujemy nowy rząd. Dlatego tak istotne jest, żeby się nie bać głosować na partie, które A pana zdaniem popieramy. Dzisiaj wyborcy się boją głosować na opozycję? Moim zdaniem dzisiaj wyborcy ciągle się wahają, czy opozycja da radę, czy też tej rady nie da. I ja uważam, że dzisiaj to jest ten moment. Czyli ma wątpliwości wyborca dzisiaj, czy opozycja da radę? Wyborca zawsze może mieć wątpliwości, natomiast my robimy wszystko i ten sondaż, który pani przytoczyła, jest dowodem na to, że ta strategia, którą obraliśmy, czyli współpracy, czyli pokazywania się razem, czyli robienia wspólnych inicjatyw, przynosi powolutku. Ale przyzna pan, panie pośle, że powiedzenie na 48 dni przed wyborami, dzisiaj chyba mamy 48, że wyborca boi się głosować na opozycję, bo ma obawy, czy da radę, nie jest najbardziej optymistyczną konkluzją. Nie, to jest optymistyczne w tym sensie, że ludzie mają prawo mieć wątpliwości wobec każdego polityka, wobec każdej partii, ale my, naszym zadaniem jest, i dzisiaj to robimy, jakby to już nie jest zapowiedź, co będziemy robić, tylko my dzisiaj to robimy, przekonujemy wyborców, także tych wahających się. Proszę pamiętać, że mamy, znowu nam wzrosła liczba osób, którzy nie wiedzą, czy w ogóle pójdą na wybory, i też wahających się. To jest 10%. Biorąc pod uwagę, że będzie około 60 czy 50% frekwencji, to jest około 2 milionów głosów. Czyli mamy się o kogo bić. O 2 miliony osób, które nie wiedzą, czy pójdą na wybory, czy oddadzą głos. Więc o to chodzi. Pokazywać, że mamy wspólny program, to jest. Że mamy wspólne wartości, to także jest. I robić swoje. I przez te 48 dni gryźć ziemię, jak ja to zawsze mówię, i przekonywać ludzi do siebie. Panie pośle, to zapytam wprost. Dlaczego Robert Biedroń gra na Prawo i Sprawiedliwość? A w jakim sensie? No jeżeli mówi w programie telewizyjnym, że
Czarnek to jest mały pikuś przy Romanie Giertychu, to po prostu opadają ręce. To ja mam taką prośbę do pani redaktor. Zróbmy taki mały eksperyment. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie Czarnka za 10 lat, który nagle jest brany na listę opozycji. Ale ja lubię rozmawiać o faktach, a nie o political fiction. A no właśnie, a no właśnie. Ja też o tym bardzo lubię rozmawiać. No, więc rozmawiajmy o faktach. No to rozmawiajmy o faktach. Mamy dzisiaj dobrą sytuację. Platforma ma dobre poparcie, Lewica i Trzecia Droga mają stabilne. Ale pan pana zdaniem też Czarnek to jest mały pikuś przy Giertychu? Ja uważam, że to co robił... Uważa pan, że Giertych zrobił w polskiej edukacji mniejsze, większe spustoszenie niż Czarnek? Ja uważam, że to są osoby porównywalne. Ja uważam, że to co robił w czasach swoich rządów, będąc wicepremierem u Kaczyńskiego, będąc ministrem edukacji, wyrzucał Gombrowicza, prześladował osoby LGBT, miał za swoimi plecami osoby typu Wierzejski, może nasi widzowie już tego nie pamiętają, ale ci, którzy się interesują polityką, pamiętają. Miał za swoimi plecami wiceministra Orzechowskiego, który uczynił sobie z krucjaty przeciwko osobom LGBT. Czyli pan wychodzi z założenia, że ludzie się nie zmieniają, że nie mogą zmienić poglądów, że dotknięci przez obecną władzę także osobiście, bo przecież wszyscy pamiętamy interwencję CBA, chociażby w domu Romana Giertycha, nie mają prawa zmienić poglądów. Każdy ma prawo zmienić poglądy. Natomiast ja się obawiam, pani redaktor, jednego, że jeśli opozycja wygra, na przykład będziemy mieć 231 głosów, tak może być, mam nadzieję, że będzie 240, ale może być 231 i ta cała koalicja opozycyjna dzisiaj będzie wisiała na jednym głosu, na jednym głosie i przyjdzie do głosowania w sprawach ważnych dla milionów Polek i Polaków, na przykład w sprawie praw kobiet, na przykład w sprawie świeckiego państwa, na przykład w sprawach, w których wychodziliśmy przez ostatnie 8 lat na ulicę i głośno protestowaliśmy i zabraknie tego głosu Giertychowskiego, bo on ma swoje poglądy, bo jest konserwatywny. No, ale Tusk powiedział bardzo wyraźnie, czeka na deklarację Giertycha w sprawie liberalizacji prawa aborcyjnego. A widziała pani jego ostatnią wypowiedź kilka dni temu, kiedy powiedział, tak, Tusk mówi o aborcji, bo chce zakopać pod ziemię Lewicę, a potem zobaczymy i tak tego nie uchwalimy. To powiedział kilka dni temu, więc jak ja mam wierzyć? Czyli pan uważa Donalda Tuska za politycznego samobójcę? Ja uważam, że to nie jest... Znaczy, po pierwsze, nie chcę o tym dłużej już rozmawiać, dlatego że... Nie, bo wie pan, z jednej strony są gładkie deklaracje o współpracy, o koalicji, o wzajemnym szacunku, a praktyka wygląda zupełnie inaczej. Ja wolę rozmawiać o praktyce niż o gładkich słówkach. No to porozmawiajmy o praktyce. Jak to będzie wyglądało? Będzie 231 dlatego pana głosów. Pytam, czy według pana Donald Tusk jest politycznym samobójcą i nie przewiduje takiej sytuacji? Uważam, że Donald Tusk bierze pełną odpowiedzialność za to, że te wszystkie zapowiedzi, także jego, mówiące o tym, że jego partia będzie głosowała za prawem kobiet do przerywania ciąży do 12 tygodnia, mogą dać w łeb, że to się może nie spełnić, że można mówić pięknie o tym, że Platforma zmieniła zdanie, że teraz już jest taka bardziej postępowa, tylko fajnie, że jest postępowa, tylko na tyłach będzie miała tych, którzy zablokują to wszystko i jakby o to mi chodzi. Ja nie chcę meblować listy Platformie, tak jak nie chcę, żeby Tusk układał Lewicy nasze listy, tylko znaczy, zdecydowanie Tusk o Lewicy mówi rzadziej niż Lewica o Tusku. Dlatego, że my trwamy przy swoich wartościach bardzo mocno i jak mówimy, że jesteśmy za świeckim państwem czy za prawami kobiet, to chcemy mieć partnera, który tego nie zawali. Panie pośle, to jeszcze jedną rzecz wyjaśnijmy, bo jeżeli pan mówi, że Lewica stoi przy swoich własnych wartościach bardzo konsekwentnie, to ja właśnie o jedną z nich, a właściwie prawo czy propozycję legislacyjną chciałabym zapytać. Czy pan, jako przedstawiciel Lewicy, pana koledzy i koleżanki uważają, że rzeczywiście ciążę można przerywać przez cały okres jej trwania? Ciążę dzisiaj można przerywać przez cały okres jej trwania po 12 tygodniu, nawet do 9 miesiąca. No właśnie, jeśli o to pytam. Czyli pan uważa, że można przerywać ciążę do 9 miesiąca tak jak życia? Jest to, tak jak jest I to tak jak dzisiaj. Pani Szostak. Tak jak jest to dzisiaj w prawie zapisane, jeśli ciąża... Ale przecież państwo zawsze mówią, że w ogóle w tej chwili nie ma aborcji praktycznie w Polsce, a pan mówi, że dzisiaj jest to zapisane w prawie. Jest to zapisane w prawie, jeśli ciąża... Ale na przykład wie pan, że jest to niewykonywane. To znaczy tak, najpierw o prawie, teraz o praktyce. W prawie mamy zapisaną możliwość przerwania ciąży do ostatniego dnia jej trwania, jeśli ta ciąża w 8., 7., 9. miesiącu zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. Tu się nic nie zmieniło. To, że to jest niewykonywane, to jest inna sprawa i moje koleżanki z organizacji pozarządowych zbierają pieniądze dla kobiet w 7., 6., 5. miesiącu i wysyłają je do Holandii, bo w Polsce nikt nie chce przerwać takiej ciąży, choć zgodnie z prawem jest to możliwe. To po pierwsze. Natomiast jeśli chodzi o wypowiedź pani Jany Szostak, ona wyjaśniła to wczoraj na konferencji prasowej Lewicy, o co jej chodziło. Chodziło o to, żeby nawet w takich przypadkach, które są kwalifikowalne
ale pod rządami obecnej ustawy, żeby te zabiegi były wykonywane, bo dziś wykonywane nie są. Bo wielu zrozumiało, panie prezesie, to są bardzo trudne tematy, ciężko jest w ogóle o nich mówić tak bardzo wprost, ale one są na tyle ważne, że trzeba to wytłumaczyć. Oczywiście. Wielu zrozumiało, że pani Szostak chce przerywania ciąży tak po prostu, nie tylko w przypadku chorego płodu. W ogóle nie o to chodziło i wczoraj na szczęście mieliśmy wyjaśnienie, dlatego Jana Szostak, z czego jestem bardzo dumny, jest na listach Lewicy i można na nią głosować w Poznaniu. Natomiast my złożyliśmy 2 lata temu projekt ustawy. Do 12 tygodnia to jest decyzja kobiety, po 12 tygodniu decyzja lekarza, jeśli jest zagrożenie zdrowia lub życia. Koniec, kropka. Tak jest na całym świecie. I w tej liberalnej Holandii, i w tej liberalnej Kanadzie, i wszędzie, gdzie prawa kobiet są przestrzegane. Więc o to chodzi. Chodzi o to, ale panie redaktor, właśnie o to chodzi też, żeby się nie bać o tym mówić. Mhm. Bo jak to się zamiata pod dywan, jak nagle wszyscy są sparaliżowani, bo ktoś powiedział... Ja jestem ostatnią osobą, która cokolwiek zamiata pod dywan. No to świetnie, no to rozmawiajmy o tym. To jest super istotne, bo mamy dzisiaj kolejne przypadki śmierci kobiet, które umierają w szpitalu, bo lekarze się boją podejmować decyzji przez to drakońskie prawo. I dzisiaj tak naprawdę lekarzami, czy w buty służby zdrowia wchodzą organizacje pozarządowe, które zbierają kasę w internecie po to, żeby jakaś kobieta w zagrożonej ciąży mogła pojechać na Słowację, czy mogła pojechać do Holandii i przerwać w normalnych, bezpiecznych warunkach swoją ciążę, na przykład zagrażającą życiu lub zdrowiu. No dobrze, to teraz pytanie o pakt senacki, bo mówił pan, że stworzyliście świetny pakt senacki. Tam są jeszcze możliwe zmiany w pakcie senackim? Są możliwe zmiany, dlatego że listę rejestrujemy do 6 września. Pytam o panią Zych, która jest kandydatką paktu senackiego z... polecenia PSL-u, tak to nazwijmy. Jest kandydatką wystawioną przez PSL. Osoba o homofobicznych, antyukraińskich, często bardzo nacjonalistycznych, w złym tego słowa rozumieniu, poglądach. No i Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził podczas kampusu, że jeżeli nie będzie ze strony, tutaj dokładny cytat, pani Zych jasnej deklaracji potępienia Putina, to nie będzie naszą kandydatką. No to jest naprawdę chyba straszny bałagan. Jak mógł się dopuścić do tego, żeby taka osoba znalazła się na wspólnej liście, jakby nie było, senackiej i całej opozycji? Z tego co pamiętam, ten okręg, bo to jest chyba okręg stalowo-wolski. Tak. Nie było kandydata. Mhm. Więc, bo tam miał być chyba Petru? Tam miał być Ryszard Petru, nie będzie Ryszarda Petru, więc ustalonych było te 99 okręgów na 100 w pakcie senackim. Ten okręg stalowo-wolski przynależał do Hołowni i do PSL-u. Zatem to oni podjęli taką decyzję. Ja na miejscu Władysława Kosiniaka-Kamysza po prostu bym wycofał tę kobietę, wycofał tę kandydatkę, dlatego, że to będzie więcej problemów niż korzyści. Nawet jeśli zadeklaruje, nawet jeśli podpisze jakiś czy jakieś zobowiązanie, że wycofuje się ze swoich słów, to ja mam takie wrażenie, że to nic nie zmieni, dlatego że to jest prawdopodobnie taka kandydatka nieprzewidywalna. Pani redaktor, przed chwilą rozmawialiśmy o Romanie Giertychu. Ja uważam, że w polityce słów nie rzuca się na wiatr i te słowa zawsze wracają. One wracają z przeszłości i ciążą na naszych kandydaturach. I obawiam się tego, że nawet jeśli ktoś przymuszony do tego, żeby powiedzieć tak, Putin to zbrodniarz wojenny, tak, Ukraina jest ofiarą wojny. Zaraz. Panie pośle, ale to Lewica dała radę zablokować kandydaturę Giertycha do paktu senackiego, a nie dała rady zablokować pani Zych? Dlatego, że ta pani Zych wskoczyła w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach na tę listę i ja dzisiaj jako przedstawiciel Lewicy mówię u pani w programie, uważam, że to nie jest dobra kandydatka. Uważam, że powinna zostać wycofana. Przecież da się znaleźć na Podkarpaciu jednego sprawiedliwego lub jedną sprawiedliwą, która mogłaby tę osobę zastąpić i mogłaby dać świadectwo demokratycznym wartościom i walczyć o wyborców, także mojej rodzinnej stalowej woli, w której się urodziłem. Panie pośle, niestety nie byłam w stanie przekazać naszym widzom dzisiaj, jakie plany ma Prawo i Sprawiedliwość w sprawie komisji weryfikacyjnej. No, nie znamy harmonogramu, nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Pan też nie. Właśnie miałam nadzieję, że pan może jako poseł jeszcze kilka godzin wie coś więcej. Czekam na harmonogram posiedzenia Sejmu. Nic. No dobrze, a jak pan ocenia tych 9 zgłoszonych przez Prawo i Sprawiedliwość kandydatów? Przypomnę raz jeszcze tym, którzy do nas dołączyli. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cęckiewicz, doradca prezydenta profesor Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie profesor Przemysław Żurawski-Walgrajewski, Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Marek Czeszkiewicz, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski. No, w większości tych nazwisk oczywiście nie znam i nie wiem, czy szerszej opinii publicznej te nazwiska coś mówią. Oczywiście można dużo powiedzieć o panu profesorze Zybertowiczu, ale pierwsze zdanie na początek. Znaczy, ta komisja to jest parodia, to jest jakaś
chucpa legislacyjna i chucpa prawna, bo nasz system prawny nie zna czegoś takiego jak komisja, która się zbiera i nagle po jakichś debatach osądza, czy ktoś jest ruskim agentem, czy też tym agentem ruskim nie jest. Mamy od tego, po pierwsze, sądy, mamy komisje śledcze, te z prawdziwego zdarzenia, które powołuje się w Sejmie, zasiadają tam parlamentarzyści i w sposób polityczny rozwiązują pewne kwestie. Mamy służby specjalne, mamy policję, mamy prokuraturę. Nic z tych, żadna z tych instytucji nie została uruchomiona. Uruchamia się jakąś jaczejkę polityczną tylko po to, żeby przed wyborami zrobić igrzyska, obrzucić kogoś błotem, przykleić komuś tabliczkę ruski agent albo putinowski agent i to, co potem zrobią z tym niezależne sądy, to już nieważne. Czyli PiS nie może dać chleba, to chce dać igrzyska, tak? Absolutnie, pani redaktor, ale na tej liście jest jeden pan, to już pomijam pana Zybertowicza, który mówił o słynnej Mabenie i wierzy w to, że propaganda robi wszystko, więc rozumiem, że on wchodzi w to, żeby dalej uprawiać, sprawdzić, jak ta propaganda działa. Ale mamy takiego pana, który nazywa się Marek Czeszkiewicz. Tak, to jest, wymieniałam to, go. To jest prokurator. Nie wiem, czy państwo pamiętacie słynnego księdza Międlara, który kiedyś parę lat temu w białostockiej katedrze wygłosił turbo antysemickie... Znaczy on nie jedno antysemickie wystąpienie miał. W katedrze miał wystąpienie, czy jakieś kazanie, jeśli można tak to uznać. I co powiedział Międlar w 2016 roku o mniejszości żydowskiej? Mówił o tym, że to jest otumaniony żydowski motłoch, że to jest, mówił o tym, że trzeba zastosować narodowo-katolicką chemioterapię przeciwko żydowskiemu nowotworowi. I dlaczego o tym wspominam? Wspominam o tym dlatego, że pan Czeszkiewicz był prokuratorem, który, uwaga, umorzył postępowanie przeciwko Międlarowi, nie dopatrując się tutaj żadnych przejawów antysemityzmu, rasizmu czy ksenofobii. Więc takich ludzi wiernych sobie PiS wyznaczył do tej komisji, bo wie, że będą chodzili na pasku Kaczyńskiego, bo będą podawali takie informacje i szukali takich informacji, które będą odpowiadały wyobrażeniom o agenturze Prawa i Sprawiedliwości. No to jest chucpa, to jest cyrk. To jest cyrk. Dzisiaj zamiast na koniec kadencji głosować nad ważnymi kwestiami, to my dzisiaj będziemy głosować nad cyrkiem politycznym i nad politycznymi igrzyskami. Ale pani redaktor, no, mam też takie wrażenie, że Kaczyńskiemu się wszystko pomyliło. Pomimo tego, że wybito część zębów tej komisji po nowelizacji, to ta komisja będzie takim wielkim takim wężem z takim błotem i ten wąż będzie oblewał wszystkich tych, którzy nie tańczą tak jak gra Nowogrodzka. No tak to będzie właśnie wyglądało. I jestem o tym przekonany, że zobaczymy pierwsze efekty prac tej komisji jeszcze przed wyborami. A może to jest tak, że to jest cała perfidia tego pomysłu, że Prawo i Sprawiedliwość celowo zaczyna zamieniać komisję weryfikacyjną w cyrk. Bo być może Prawu i Sprawiedliwości wcale nie zależy na tym, żeby badać realnie rosyjskie wpływy i żeby już ten temat trochę Polakom ośmieszyć. Nie wiem, czy ośmieszyć. Na pewno wiem, że chcą gonić króliczka. Nie wiem, czy chcą tego króliczka złapać, ale to gonienie, ten pogoń za króliczkiem jest im bardzo pewnie, tak myślą, że jest im bardzo, bardzo na rękę. Bo na czym gra Prawo i Sprawiedliwość? Ciągle na jakichś takich wrzucaniu do przestrzeni publicznej takich wrzutek, że jesteśmy inwigilowani przez Putina, że chodzimy na pasku Putina, znaczy niektórzy chodzą na pasku Putina, że Ruscy płacą opozycji za to, żeby rozwalać Polskę i tylko Prawo i Sprawiedliwość tę Polskę przed tym, tą ruską inwazją obroni. Więc nie wiem, czy chcą ośmieszyć. Mnie się wydaje, że oni głęboko w to wierzą. Oni głęboko wierzą w sens tego wszystkiego, szukania tych agentów. A myśli i pan, że gdyby opozycji tak głęboko w to wierzyli, to Antoni Macierewicz do tej pory nie podałby do sądu pana redaktora Piątka za książkę, w której udowadnia, że jest rosyjskim agentem? No coś jest pewnie na rzeczy. Sam czytałem wszystkie książki Piątka i uważam, że jest tam sporo prawdopodobnych sytuacji. Przecież więc pan minister Macierewicz zapowiadał kilkakrotnie sprawę skończyło się na niczym, no to prawda. Ja jednak głęboko wierzę w to, że jest tam taki element w Prawie i Sprawiedliwości ogarnięty obsesją szukania agentury i oni będą także uruchamiali takie elementy. No dobrze, to teraz pytanie retoryczne, ale jednak chciałabym, żeby odpowiedź wybrzmiała. Dlaczego państwo zdecydowali się nie zgłaszać swojej kandydatury? Zresztą żaden klub opozycyjny nie zgłosił swojej kandydatury właśnie dlatego, że po prostu nie chcecie brać udziału w chucpie i cyrku, czy jeszcze coś wami innego powodowało? To jest
nasze głębokie przywiązanie do wartości konstytucyjnych i także ja jako prawnik dzisiaj mogę powiedzieć, polska konstytucja nie zna takiego organu, który składa się z jakichś ludzi wybieranych przez Sejm, którzy będą osądzali, czy ktoś jest agentem, czy też nie. Więc chodzi o to, że dzisiaj ta komisja ma być jakimś sądem specjalnym, zakazanym wprost przez konstytucję, dlatego nie bierzemy w tym udziału. Po pierwsze, nie bierzemy udziału w cyrku politycznym, ale po drugie, nie bierzemy udziału w jakimś takim tańcu na grobie konstytucji. I o to chodzi, bo powoływanie tego typu komisji to jest absolutne pogrzebanie i oddalenie się od wartości. No dobrze, tylko wiemy doskonale, to jest tajemnica Poliszynela, że ta wstępna, pierwsza wersja Lex Tusk nie przeszła i została zgłoszona nowelizacja prezydencka, ponieważ no, natychmiast pojawiła się interwencja administracji amerykańskiej, która stwierdziła, że coś takiego jest absolutnie nieakceptowalne, jeżeli chodzi o partnera, jednego z najważniejszych partnerów amerykańskich. To co? Prawo i Sprawiedliwość się zapomniało o tym, że Amerykanie po prostu powiedzieli nie? Prezydent o tym zapomniał, wysyłając dwóch swoich doradców do składu tej komisji? Jak też no, od razu nasuwa się pytanie, jak to świadczy o prezydenturze i o doradcach prezydenta, którzy wchodzą no, w taką komisję, która jest ciałem no, absolutnie no, politycznym. Prezydent Duda jest absolutnie skompromitowany i ten ruch pana prezydenta odnośnie ustawy tej nowelizującej kilka dni po tym, jak podpisał go, okazało się, że przeczytał tę ustawę po podpisaniu i zgłosił poprawki. Kompromituje pana prezydenta Dudę nie tylko jako prawnika, ale przede wszystkim jako prezydenta. I dzisiaj pewnie Prawo i Sprawiedliwość i pan prezydent powiedzieli sobie, no dobra, już tyle było tej kompromitacji, tyle było tego obciachu, tyle było tego, tych wpadek. Interweniowała Unia, interweniowały Stany Zjednoczone. Musieliśmy się ugiąć. Pokazali nam po prostu jak małemu Jasiowi, gdzie jest nasze miejsce. No ale z drugiej strony trzeba przecież jakoś obronić ten nasz prestiż i naszą dumę. No to wyślijmy tam kogoś do tego, do tej pseudokomisji. Niech będzie, że jednak na końcu coś ugraliśmy. No nie ugrają, dlatego że to jest komisja składająca się z ludzi, którzy są absolutnie uprzedzeni wobec, są pełni uprzedzeń, mają już swoją agendę w głowie i tak naprawdę to jest... No co z tym raportem 17 września, bo taki był planowany. To pana zdaniem to komisja zacznie działać po 3 dniach, opublikuje raport? No tej daty chyba już nie ma w ustawie 17 września. Bo ona była tyle razy zmieniana, że no nawet tak, ja się natomiast jest jedna kwestia, czy jestem przekonany, że coś z siebie ta komisja wypluje przed 15 października. Pewnie wypluje coś 10 czy 13, żeby zasiać w głowach Polaków jakąś mini wątpliwość. No zawsze te 10, 5, 20 tysięcy ale głosów. Ale to już chyba wcześniejsze reakcje na Lex Tusk pokazywały, że na Polakach to chyba nie robi większego wrażenia. Znaczy reakcja była jednoznaczna. 500 000 ludzi na ulicy, którzy powiedzieli, że to jest kompromitacja i nie ma na to zgody. Natomiast no, Prawo i Sprawiedliwość nie chce się już cofnąć. Znaczy wie, że już tak daleko ustąpili, że chcą chociaż przez chwileczkę pokazać, że po coś im to było potrzebne. No dobrze, to jeszcze jedna ważna bardzo rzecz z punktu widzenia obywateli. Wiemy, że już jest kilkanaście ofiar śmiertelnych z powodu zakażenia bakterią Legionella. No okazuje się, że Polska nie wdrożyła unijnej dyrektywy, panie pośle, w sprawie wody pitnej, która zawiera właśnie między innymi normy bezpieczeństwa dotyczące Legionelli. W związku z tym już od marca trwa postępowanie przeciwnaruszeniowe wszczęte przez Komisję Europejską właśnie. Przypomnę państwu, bo pewnie nie wszyscy są z nami od początku, że dyrektywa, której polski rząd nie wdrożył, a miał to zrobić do 12 stycznia tego roku, zawiera konkretne parametry dla bakterii Legionella istotne dla oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych. Określa również działania, jakie należy podjąć, gdy zostaną one przekroczone lub gdy wystąpią ogniska choroby. Dyrektywa wprowadza wyższe parametry jakości wody pitnej i tak dalej, i tak dalej. Do 12 stycznia ta dyrektywa miała być wdrożona. Polski rząd nie zrobił tego do dziś. A co się dzieje z Legionellą? No właśnie, dzisiaj bardzo wyraźnie widać, że to nieudacznictwo i partactwo rządu Prawa i Sprawiedliwości, który kompletnie nie potrafi odnaleźć się w środowisku Unii Europejskiej, w przepisach Unii Europejskiej, dzisiaj przynosi konkretne, tragiczne skutki. Znaczy, to są już skutki śmiertelne i dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości w pełni odpowiada za te tragedie, które się wydarzyły i te, które znowu będą, bo wiemy, że już nie tylko jest Legionella na Podkarpaciu, ale także jest w Małopolsce i w Wielkopolsce.
I to jest dzisiaj koronny dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość woli walczyć z Unią Europejską. Prawo i Sprawiedliwość prowadzi bezrozumną i głupią wojnę z Unią Europejską o sprawy dotyczące praworządności. A jak przychodzi co do czego? Do konkretów, do bardzo praktycznych rzeczy, żeby chronić życie i zdrowie obywateli, to nie potrafią wdrożyć dyrektywy. Jak przychodzi do przepchnięcia przez Sejm jakiejś ustawy, jakiejś komisji, jakiejś jaczejce politycznej, czy na przykład zwiększyć kompetencje prezydenta do obsadzania stanowisk w Unii Europejskiej, to wystarczy jeden dzień, 12 godzin, 3 czytania, ustawa jest klepnięta. A jak przychodzi do ochrony życia obywateli, to mamy 7 czy 6 miesięcy, jesteśmy spóźnieni we wdrażaniu dyrektywy. I to dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości i Kaczyński bierze dzisiaj na siebie pełną odpowiedzialność za te tragedie tych rodzin na Podkarpaciu, bierze pełną odpowiedzialność za swój rząd, bo jest szefem partii, która rządzi Polską. Jak się bierze władzę, to się bierze nie tylko limuzyny, sekretarki i się można się dorwać do koryta w spółkach Skarbu Państwa, ale bierze się także odpowiedzialność za życie i zdrowie obywateli. Polegli na całej linii i to oni są dzisiaj odpowiedzialni za to wszystko. I to jest też, panie redaktor, jeszcze jedno zdanie. Dlatego też jesteśmy w Unii Europejskiej, dlatego to jest gigantyczna wartość bycia w Unii Europejskiej i stania po stronie wartości europejskich, ponieważ Unia Europejska nie mówi tylko o wolnych sądach, nie mówi tylko o pieniądzach z KPO, ale także reguluje w sposób bardzo profesjonalny takie sfery naszego życia, o jakich nam się nie śniło. Na przykład kanalizację, wodociągi i jakość wody. Bo to pokazuje, że na końcu może to ochronić życie i zdrowie wielu tysięcy obywateli. I na koniec, panie pośle, wiemy, że duża stawka tych wyborów jest. Wiemy też, że prawdopodobnie wiele będzie zależało od partii, która zajmie trzecie miejsce. No i właściwie na razie chyba dość bezkonkurencyjna jest Konfederacja. Pytanie tylko, czy dowiezie swój wynik do 15 dnia października. Jest taka rywalizacja między wami i trzecią drogą. Jaki pomysł ma Lewica, żeby zająć to trzecie miejsce na podium? My mówimy bardzo jednoznacznie o naszych wartościach. 8 ostatnich lat pokazało, że miliony Polek i Polaków, szczególnie Polek, jest zdeterminowanych, jeśli chodzi o walkę o swoje prawa. I u nas nie znajdzie pani nikogo, kto miałby jakieś wątpliwości dotyczące prawa kobiet do przerywania ciąży, świeckiego państwa, praw pracowniczych czy obrony praworządności. Dlatego warto głosować i zastanowić się nad tym. I to jest strategia polityczna. Już nie chcę uprawiać oczywiście u pani jakiejś agitacji czy propagandy politycznej. Ale proszę się zastanowić nad jednym. Platforma sobie poradzi. Będzie miała swoje 25-30%. Chodzi o to, żeby miała z kim rządzić. I Lewica dzisiaj jest potrzebna na pudle, na trzecim miejscu, żeby stworzyć praworządny, proeuropejski, postępowy rząd. I dlatego warto swój głos oddać nie tylko zgodnie z podpowiedziami swojego serca, ale także bardzo pragmatycznie i bardzo praktycznie. A co pan jako prawnik, nie tylko polityk, ale prawnik w pierwszej kolejności radzi wyborcom Lewicy w sprawie tego, jak zachować się w referendum? Idziemy do komisji wyborczej, pobieramy kartę do głosowania, jeśli chodzi o kandydata do Sejmu, do Senatu. Nie pobieramy, grzecznie odmawiamy pobrania karty referendalnej. To jest odnotowane. I tym samym dobrowolnie rezygnujemy z tajności głosowania. No, mam takie poczucie, że być może w małych miejscowościach będzie to bardziej problematyczne. Tam, gdzie kontrola społeczna jest bardziej, powiedzmy, jest większa, gdzie ludzie się obserwują, gdzie ludzie się znają. Natomiast mam wielką prośbę. Dzisiaj wykażmy się odwagą. 15 października wykażmy się odwagą, bo od tego zależy przyszłość Polski. Przechodziliśmy w naszej historii różne kryzysy i zawsze z nich wychodziliśmy cało. Także i z tego kryzysu wyjdziemy. Namawiam do bojkotu referendum, dlatego że to służy tylko i wyłącznie Kaczyńskiemu. Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Bardzo dziękuję, dziękuję panie pośle, za tę rozmowę. Dnia. A już za chwilę u państwa Krzysztof Bosak, współprzewodniczący Konfederacji.